Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w Borusowej. Nastąpi tutaj symboliczne wbicie łopaty pod budowę nowego mostu na Wiśle. Oddaję głos gospodarzowi, panu wójtowi Krzysztofowi Gilowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Na naszej ziemi... Chciałbym serdecznie powitać na naszej ziemi gramboszowskiej marszałka województwa małopolskiego, pana Witolda Kozłowskiego. Marszałka województwa świętokrzyskiego, Andrzeja Będkowskiego. Wicemarszałka województwa małopolskiego, Łukasza Smułkę. Członka zarządu województwa świętokrzyskiego, Marka Jońce. Witamy parlamentarzystów, radnych sejmiku województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego. Witamy również członków zarządu powiatu dąbrowskiego i powiatu buskiego oraz powiatu tarnowskiego. Witamy wszystkich samorządowców, radnych gmin oraz sołtysów. Witamy przedstawicieli wykonawców firmy Intercor. Witamy również przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Kielcach oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach i przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Szanowni Państwo, bardzo proszę o głos pana Witolda Kozłowskiego, marszałka województwa małopolskiego. Szanowni panowie posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bardzo się cieszę. Od razu powiem na wstępie, że jest z nami pan poseł Wojtkiewicz, pan poseł Krajewski. Od strony województwa świętokrzyskiego proszę mi wybaczyć, ale nie ma informacji. Witam bardzo serdecznie marszałków województwa. Witam bardzo serdecznie panów starostów, radnych, samorządowców. Bardzo serdecznie witam mieszkańców Borusowej i Nowego Korczyna, którzy tak licznie dzisiaj tutaj do nas przyszli. Szanowni Państwo, pragnę jeszcze przywitać wszystkich dostojnych gości. Witam już mieszkańców. Szanowni Państwo, dzisiaj kończymy długi proces dochodzenia do wielkiej inwestycji. Proces, który trwał od roku 2008. Rozpoczął ten proces świętej pamięci marszałek Marek Nawara. O tym, z tego co wiem, szerzej powie pan poseł Wojtkiewicz. Ja natomiast pragnę wyrazić ogromną radość i podziękować też władzom województwa świętokrzyskiego, że możemy wspólnie, razem realizować tak wielką inwestycję. Most blisko 700 metrów, koszt kilkadziesiąt milionów złotych. O szczegółach będą mówić panowie marszałkowie o tych szczegółowych kosztach. Ja w każdym razie pragnę jeszcze raz wyrazić daleko idącą radość, że ten most będzie służył oczywiście w pierwszej kolejności mieszkańcom tych dwóch miejscowości, ale też mieszkańcom Małopolski, mieszkańcom województwa świętokrzyskiego. Myślę, panie marszałku, że jeżeli nie będziemy mieli jakichś przeszkód w realizacji tej inwestycji, to będziemy mogli zaprosić wszystkich na Sylwestra w 2020 roku. Zobaczymy, kto przyjdzie. Bo tak akurat te terminy wypadają, że być może uda się nam ten most odebrać z końcem roku 2020. Czego sobie i wam wszystkim serdecznie życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o głos pana Andrzeja Będkowskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego.
Szanowni Państwo, koledzy parlamentarzyści tu ze strony województwa świętokrzyskiego, parlamentarzystów prezentuje pan Krystian Jarubas, którego serdecznie witam. Panie Marszałku, Państwo Radni Sejmiku, ja akurat mogę tylko przedstawić swoich, nie swoich radnych, tylko radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jest tu z nami pan Adam Jarubas, jest pan radny Marek Strzała i członek zarządu województwa pan Marek Jońca. Witam pana wójta. Słyszałem, że najmłodszego wójta w Polsce, z Kremboszowa. Ale i pana wójta z tamtej strony, że tak powiem, rzeki. A burmistrza, przepraszam. Miasto Królewskie Nowy Korczyn. Przepraszam za ten błąd. Panów starostów, wszystkich samorządowców. To naprawdę duże wydarzenia, że będziemy mogli wbić tą symboliczną łopatę pod tą inwestycję. A jak na wizualizacji miałem okazję to obserwować, to naprawdę będzie piękna, imponująca konstrukcja. 677 metrów tej przeprawy wyślanej po 80 latach. Ten prom będzie już tylko mógł służyć jako eksponat muzealny tutaj pokazujący, jak korzystano z rzeki Wisły. Inwestycja finansowana przez dwa samorządy, Małopolski, Świętokrzyski, na pewno pozwoli obu tym województwom połączyć się w różnych aspektach, tych społecznych, gospodarczych i innych. Dlatego i myślę, że spowoduje nie tylko zacieśnienie takich jakichś kontaktów międzyludzkich, ale i powiązanie ściśle gospodarczych. To duże wydarzenie i chciałbym, żeby właśnie ta data 30 października 2020 roku była dotrzymana, żebyśmy, tak jak powiedział pan marszałek, mogli przełom 2020-2021 roku świętować właśnie na tym pięknym obiekcie mostowym. Z tym związanych jest jeszcze wiele innych towarzyszących tutaj inwestycji drogowych, ale może nie miejsce w tej chwili nad tym się rozwodzić. Jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta inwestycja ma dzisiaj swój początek, tym, którzy będą to wykonywać, wcześniej projektantom, firmie, która będzie to wykonywać, życzę powodzenia i skutecznej realizacji tego naprawdę doniosłego zadania dla obu tych społeczności małopolskiej i świętokrzyskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wicemarszałka Łukasza Smuk. Dzień dobry. Mieszkańcy Gręboszowa, panowie parlamentarzyści, panowie marszałkowie, szanowne panie, panowie, ja bardzo krótko. To, że ta inwestycja jest ważna dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, to świadczy o tym, że mieszkańcy przybyli na dzisiejsze symboliczne wbicie łopaty. Na rozpoczęcie wymaganej inwestycji dla tego regionu, dla mostu, który będzie łączył, a nie dzielił. Szanowni Państwo, pan marszałek Będkowski powiedział o kosztach, powiedział o znaczeniu tej inwestycji. Ja tutaj nic nie mogę dodać. Poza tym, że jestem przekonany, że realizacja, która jest zapowiadana przez wykonawcę, przez polskiego wykonawcę, zostanie zachowana, zakończona w terminie i przejedziemy się na Sylwestra do Buzka, do Warszawy, ze województwa świętokrzyskiego do Zakopanego właśnie tym mostem. I tego życzę sobie, marszałkom, ale przede wszystkim wykonawcom. Wykonawcom, którzy nie będą napotykać na swojej drodze trudności, chociażby związanych z siłą natury. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.
Szanowni Państwo, jesteśmy w takim momencie, gdzie politycy zakończyli swoją pracę. Teraz wszystko jest w rękach inżynierów. W rękach inżynierów, którzy są zobowiązani. Tutaj deklaracja padła, że obiecują zrealizowanie inwestycji w terminie po to, żeby mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, małopolskiego żyło się dobrze, żeby mogli podróżować komfortowo i bezpiecznie. Szanowni Państwo, to nie jest tylko ta inwestycja w tej części województwa. Nowy Zarząd Województwa Małopolskiego widzi duże inwestycje, ale również widzi potrzeby budowania, modernizacji dróg wojewódzkich, chodników, realizację przejść dla pieszych. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nowego Zarządu Województwa Małopolskiego priorytetem. Gratuluję, Szanowni Państwo, że spotykamy się w tym miejscu i proszę obserwować nasze media. Kolejne inwestycje będą ogłaszane przez nasz zarząd już niebawem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Marka Jońce, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Szanowni panowie parlamentarzyści, szanowni panowie marszałkowie, szanowni radni, burmistrzowie, wójtowie tych naszych pięknych, sąsiedzkich miejscowości. Szanowni Państwo, którzy jesteście tak licznie zgromadzeni w tym miejscu, to dowodzi, jak bardzo potrzebna jest ta inwestycja, która za niespełna dwa lata będzie, wierzę, że będzie zakończona. Ale mosty mają łączyć. I właśnie to wymyślono, że połączyły się dwa samorządy, szczebla wojewódzkiego, ale również i szczebla niższego, małopolskiego, świętokrzyskiego, i tą wspaniałą ideę wymyślili, żeby właśnie razem, wspólnie zrealizować tą inwestycję. Wierzę, że to się uda, bo wykonawcy, jak i państwo, i dążenia państwa, i dążenia samorządów są niezwykle ważne, a potrzeba tego mostu świadczy najlepiej o tym, że państwo tak licznie przybyli i wszyscy oczekujemy tego dnia, o którym panowie marszałkowie powiedzieli. Życzę, aby się to udało i abyśmy mogli za niespełna dwa lata świętować tutaj na moście tego pięknego Sylwestra 2001 rok. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Wiesława Krajewskiego. Miały być inne kolejne z uwagi na wiek, ale bardzo dziękuję za oddanie głosu. Szanowni panowie posłowie, szanowni panowie marszałkowie, panie wójcie, panie burmistrzu, drodzy samorządowcy, mieszkańcy tutaj wspólnoty z Gręboszowa i z Nowego Korczyna. Ja powiem tak, że nareszcie doczekaliśmy się realnego wykonania tego mostu. Chciałbym tutaj włożyć swój aspekt osobisty. W latach 2006-2010 byłem starostą ówczesnym powiatu dąbrowskiego i wtedy na początku 2007 roku rozpoczęliśmy tutaj tą wspólnotą samorządu powiatu dąbrowskiego, ale również przy współpracy z powiatem Buskim starania u władz województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, z uwagi na to, że to jest ciąg drogi wojewódzkiej i zarządy dróg wojewódzkich są tutaj administratorami tej drogi, starania, aby po 70 latach, wtedy była inna perspektywa, po 70 latach, aby w 2009 roku, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, wtedy, kiedy ten most drewniany bardzo krótko tą swoją żywotność miał z uwagi właśnie na te złe czasy w Polsce, żeby w tą 70. rocznicę ten most powstał. Niestety jednak poprzez różne dolegliwości administracyjne, różne pewnie też obiektywne przyczyny, mamy teraz 2019 rok i można powiedzieć, że sprostaliśmy jako współczesne pokolenie, że odbudowujemy to, co kiedyś służyło tutaj tym wspólnotom, jak i po stronie świętokrzyskiej, jak i po stronie małopolskiej. Bardzo dziękuję panu marszałkowi województwa małopolskiego, panu marszałkowi województwa świętokrzyskiego, że
z powodzeniem realizują tą inwestycję, która będzie służyła z pewnością stronie małopolskiej, świętokrzyskiej w tym aspekcie lokalnym, ale również w tym aspekcie regionalnym. Także bardzo dziękuję panom marszałkom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej inwestycji, która ma wkrótce powstać. Jak i pan marszałek, jak i wicemarszałek zachęcali do i już zapraszali na ten Sylwester w 2020 roku. Nie jestem gospodarzem tej drogi, ale ja przyjmuję zaproszenie, panie marszałku, i chętnie spędzę parę godzin w tym urokliwym klimacie sylwestrowo-noworocznym. Życzę wszystkim wszystkiego, co najlepsze, szczególnie mieszkańcom, którzy będą bardzo często korzystali z tej jakże potrzebnej inwestycji. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Teraz zapowiadany pan poseł Michał Wojtkiewicz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam bardzo serdecznie. To jest dzisiaj wielkie święto, panie, szanowni panowie parlamentarzyści. Pan chyba, tylko my we dwójkę jesteśmy, ale szanowni marszałkowie. To jest dzisiaj wspaniała sprawa. Jak pan marszałek powiedział tutaj, że czas polityków, można powiedzieć, się skończył i mogą odejść, ale nim odejdą, to chcę powiedzieć już nie jako anegdotę, ale to taka historyjka już, że ileś tam lat ładnych temu o tą drogę, o również ten most, jeden drogowy, drugi kolejowy, walczyliśmy i tutaj jest pan redaktor Paweł Sroka i się śmiał z nas, bo myśmy dojeżdżali do Żabna dwoma żukami szczepionymi i to była taka anegdota, że jadą żukami szczepionymi. Potem jeszcze świętej pamięci z panem marszałkiem Nawarą przyjeżdżaliśmy już lepszym pociągiem do Żabna, bo chcieliśmy obok tego mostu również budować most kolejowy. I to jest też dzisiaj cel tutaj do panu marszałku, do parlamentarzystów, właśnie, że obok tego mostu, czy w tym miejscu, czy obok, właśnie bardzo ważne to połączenie jest kolejowe. Bo ja uważam, że ten most i połączenie drogowe, ono już jest, można powiedzieć, zrealizowane. Bo skoro dzisiaj będzie wbita ta łopata, jak panowie marszałkowie mówią, że szybki będzie realizacja tego, no to nic innego, tylko przyklasnąć. I bardzo, bardzo dziękuję. Droga polityków się skończyła. Idziemy dalej, marzymy o czymś większym jeszcze. Centralny port komunikacyjny, most kolejowy, Busko, Tarnów, połączenie kolejowe. Następny etap. Wierzmy w to, że też będzie zrealizowany. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Krystiana Jarubasa. Szanowni panowie marszałkowie, panowie parlamentarzyści, dostojni goście, a przede wszystkim drodzy mieszkańcy gminy Nowe Korczyn i gminy Gręboszów. Szanowni państwo, to jest historyczna chwila. Ja osobiście jestem bardzo rad z tego, że dziś rozpoczynamy, wbijamy tą symboliczną łopatę pod budowę mostu łączącego gminę Nowy Korczyn i gminę Gręboszów. Ale pozwolę sobie przypomnieć, bo panie marszałku świętokrzyskiego, panie marszałku województwa małopolskiego, pozwolę sobie przypomnieć, kto zapoczątkował, kto zabiegał i kto bardzo serce włożył w to wszystko, żeby ta inwestycja mogła się zadziać. Powiem nieskromnie, bo jako mieszkaniec rodzinnie Błotnowoli, mój brat Adam, który był ówczesnym marszałkiem województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, który z zarządem województwa świętokrzyskiego i zarządem województwa małopolskiego, ówczesna koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, mocno zabiegała o to, żeby ta inwestycja dziś mogła być realizowana. Szanowni państwo, wierzę w to mocno, że spotkamy się na tym symbolicznym Sylwestrze na moście łączącym nasze gminy. Gratuluję jeszcze raz wszystkim osobom, które są zaangażowane w to mocno. Dziękuję za to. Moi drodzy państwo, jeszcze raz gratuluję przede wszystkim mieszkańcom Nowego Korczyna, gminy Nowy Korczyn i gminy Gręboszów, bo to naprawdę inwestycja, która połączy nasze gminy, ale wierzę w to mocno, że będzie się dawała ten piękny rozwój gospodarczy naszym gminom. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest z nami pani minister Anna Krupka. Bardzo proszę, pani minister, o zabranie głosu. Panie marszałku, panie pośle, szanowni państwo. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy rozpocząć budowę tego mostu, bo to jest most, który łączy nasze województwa, województwo świętokrzyskie z województwem małopolskim. I trzeba podkreślić, że to jest dobry przykład na współpracę tych województw i na współpracę dwóch samorządów. Samorządu województwa świętokrzyskiego i samorządu województwa małopolskiego. Na współpracę w dobrej sprawie, ponieważ sprawi on, że życie mieszkańców tak gminy Gręboszów, jak i Nowego Korczyna, ale jestem przekonana, że również okolicznych gmin będzie łatwiejsze, że mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do województwa świętokrzyskiego i do województwa małopolskiego. I oczywiście stanie się to, na co liczymy, to znaczy to będzie też taki łatwiejszy dostęp dla inwestorów. Dla inwestorów mam nadzieję, że będą z dużą chęcią chcieli inwestować w tereny gminy Gręboszów czy w tereny Nowego Korczyna i że ta współpraca także gospodarcza, także ta mobilność gospodarcza pomiędzy województwem świętokrzyskim a województwem małopolskim wzrośnie. To jest bardzo ważny dzień dla naszych województw. Dla świętokrzyskiego, dla małopolskiego, dla tych dwóch gmin. I to jest bardzo ważny dzień także tak naprawdę dla Polski, bo tego połączenia bardzo brakowało. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do rozpoczęcia tej inwestycji. Bardzo dziękuję w szczególności marszałkom województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. I szanowni państwo, zaczynamy. Tworzymy mosty. Tworzymy mosty między ludźmi, między regionami. Województwem świętokrzyskim i województwem małopolskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani minister. Bardzo proszę o zabranie głosu wójta gminy Gręboszów, pana Krzysztofa Gila. Szanowni państwo, niezmiernie jest mi miło gościć was wszystkich tutaj na terenie gminy Gręboszów. Spotykamy się w pięknym dniu, jutro mamy wiosnę kalendarzową. Widzimy pomalutku, jak natura budzi się do życia po długiej zimie. I tak jak my mieszkańcy wszyscy czekaliśmy kilkadziesiąt lat na to, żeby ten most tutaj znowu powstał, myślę, że w ekspresowym tempie on powstanie i już za kilkanaście miesięcy będziemy mogli z niego korzystać. Historia tego mostu jest na pewno przewrotna. Pamiętamy historię i wiemy, że w 1939 ten most został wysadzony w trakcie działań wojennych i te kilkadziesiąt lat praktycznie zostaliśmy podzieleni między województwami świętokrzyskimi, województwem świętokrzyskim i województwem małopolskim. Wczoraj otrzymałem wiadomość od byłego mieszkańca naszej gminy, który kilkanaście lat akurat z rodziną jest i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Trzymam mocno kciuki za nas wszystkich, żeby ten most jak najszybciej tutaj powstał i życzę wszystkiego najlepszego, ale do tej wypowiedzi dołączył piękne zdjęcie, które pochodzi właśnie, jest zrobione po stronie Nowego Korczyna i prezentuje no, całą konstrukcję drewnianego mostu. Naprawdę wygląda to fenomenalnie i myślę, że ten nowy most również tak będzie wyglądał i będzie nas cieszył, że będziemy mogli z niego korzystać i będzie nas łączył już na długie, długie lata. Ta inwestycja jest to ogromna szansa dla naszego regionu, całego, nie tylko gminy Gręboszów, nie tylko gminy Nowy Korczyn, ponieważ otwiera się całkowicie nowa droga i nowy szlak komunikacyjny między Kielcami a południem Polski, południem Małopolski. Myślę, że na nie tylko samorządowcach, ale parlamentarzystach i władzach województwa spoczywa ogromny obowiązek, aby nie tylko te wszystkie środki tutaj umieszczać w tych mniejszych miejscowościach, żeby powstawała tutaj duża infrastruktura, ale dodatkowa, czyli różne drogi, które tutaj oczywiście są wyczekiwane przez mieszkańców. Myślę, że o to będziemy zabiegać i tak jak tutaj marszałek Smuka wspomniał o tym, bezpieczeństwo dla wszystkich jest najważniejsze i będziemy się pochylać nad tymi tematami, żeby rozwijać tą infrastrukturę i żeby ona służyła wielu pokoleniom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela wykonawców, kierownika budowy, pana Pawła Gutza. Dzień dobry, nazywam się Paweł Gutz, jestem tutaj kierownikiem budowy. Jestem przedstawicielem firmy Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, firma z Zawiercia, firma o 100% polskim kapitale. Zaczynamy budowę. Budowa takiego dużego obiektu jest poważnym przedsięwzięciem. Duże przęsło przez Wisłę 130 metrów, cały obiekt długości 680 metrów. Mogę zapewnić wszystkich, że postaramy się z całych sił, żeby tak ważny dla społeczności tutaj Nowego Korczyna i Gręboszowa obiekt powstał w terminie. Znamy datę umowy, to jest 30 października 2020 roku. Mamy nadzieję, że ten termin zostanie dotrzymany i tak jak mówiłem, dołożymy wszelkich starań, żeby ten termin dotrzymać. Budowa już się zaczęła. Plac budowy został przekazany 5 marca. Także jesteśmy teraz na terenie budowy. Wkrótce pojawi się ciężki sprzęt, no i z tym ciężkim sprzętem pojawią się również kłopoty, które zawsze towarzyszą takiej budowie, czyli jakieś utrudnienia, jakieś ciężkie maszyny, które się to będą poruszały. Także z góry jakby przepraszam za jakieś utrudnienia i mam nadzieję, że społeczność tutaj lokalna pomoże nam przy budowie tego obiektu, żebyśmy wspólnie się mogli cieszyć 30 października z zakończenia zadania. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po przemówieniach nie pozostaje nic innego, jak udać się na miejsce wbicia łopaty i symbolicznie tego dokonać. Bardzo proszę. Będziemy pod Ciebie robić. Szanowni Państwo, tutaj jest zaznaczona linia budowy, w związku z tym zaczynamy. Proszę bardzo. Zaczynamy na 3-4, dobrze? Uwaga, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Jestem po jednej, żebyście piasek uchwycili w powietrzu. Dobra. Piękna historia. Brawo. Proszę bardzo. Ej się, marszałkowi spodobało kopanie. A to jeszcze chcę. No dzisiaj ważny na pewno dzień dla mieszkańców społeczności gminy Nowy Korczyn, gminy Gręboszów. Tak naprawdę te zapowiedzi już historyczne, zapowiedzi budowy związane z projektowaniem za nami. Dzisiaj pierwsze wbicie łopaty pod budowę obiektu mostowego, który będzie łączył ludzi, łączył przede wszystkim samorządy, mieszkańców tych dwóch gmin, którzy są życi na dole i niedole, bo przede wszystkim sytuacja związana z powodziami, przede wszystkim okres historycznie mówiąc wojen, to jest okres, kiedy mieszkańcy ze sobą współpracowali i radzili sobie z wieloma trudnościami życia tutaj. Cieszę się, że jestem świadkiem, ale również uczestnikiem tego wszystkiego, co się odbywa na terenie również naszej gminy, że ta przygoda samorządna, która rozpoczęła się dla mnie w 2002 roku, ona dzisiaj staje się faktem i te marzenia, te plany ziściły się, kiedy to również, chcę podkreślić, rozpoczęły się już prace projektowe obwodnicy Nowego Korczyna. To też ważne zadanie drogowe na mapie nie tylko województwa, ale przede wszystkim tej części naszego kraju. Marzenia się spełniają. Dzisiaj ważny moment. Już takie oficjalne rozpoczęcie prac budowy mostu na Wiśle, Nowy Korczyn-Borusowa. Wiele lat starań, przede wszystkim takiego mobilizowania przez ludzi. Bo dzisiaj politycy, jest takie powiedzenie, że politycy są w stanie nawet wybudować most tam, gdzie nie ma rzeki. W tym wypadku jest rzeka, która do tej pory dzieliła ludzi, dzieliła kiedyś zabory, a dzisiaj łączy ambitnych, pracowitych ludzi po obu stronach rzeki, którzy wreszcie zyskają
uzyskają taką możliwość kontaktu. Będzie to bardzo duży impuls gospodarczy dla naszej części, dla uzdrowisk, dla całej części południowej województwa. Dostęp do autostrady to jest taki bardzo silny impuls rozwojowy. Cieszę się, że miałem okazję też w tym jakoś uczestniczyć. Przez 12 lat jako marszałek od początku optowałem za tym, żeby zrealizować tę inwestycję. Pierwsze porozumienie z marszałkiem świętej pamięci Markiem Nawarą, 2007 rok. I dzisiaj można powiedzieć zapewnione finansowanie po obu stronach, z obu regionalnych programów, ze środków Unii Europejskiej. Dzisiaj nikt o tym nie wspomniał, a pamiętamy, po to wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, żeby właśnie realizować tego typu projekty, które będą likwidować dysproporcje rozwojowe, będą dawać możliwości rozwoju gospodarczego. Także jest to duży temat dla obu regionów. Cieszę się, że oba województwa zyskują dzisiaj tutaj połączenie. Dla całego powiatu, dla Buzka sądzę, że jest to wielkie otwarcie. Dla wszystkich mieszkańców to przede wszystkim to skrócone połączenie pomiędzy Kielcami a Tarnowem, a dla mieszkańców tych regionów możliwość szybszych kontaktów, znalezienia być może pracy, bo dojazd do Tarnowa znacznie się skróci. To możliwość otwarcia nowych terenów na inwestycje, powstawania nowych miejsc pracy po to, aby mieszkańcy zarówno miasto gminy Busko-Zdrój, powiatu buskiego, miasto gminy Nowy Korczyn mogli z dobrodziejstwa mostu korzystać, tak jak mieszkańcy województwa małopolskiego. Ta przeprawa dzisiaj po wielu latach, po prawie 80 latach wraca i ona będzie łączyć dwa nasze wspaniałe regiony i służyć rozwojowi tych dwóch regionów.